Hej ekipa, witam was stanią, witam was ponownie w Volcanoidy. Razem z ekipą idziemy dzisiaj zlikwidować to ogromne wieczło laserowe, od którego ostatnio uciekaliśmy. Jestem ogromnie ciekaw, czy to pozwoli nam dalej się rozwijać, czy pozwoli nam pozyskać nowe technologie, a może po prostu coś spowoduje. Tego nie wiem, natomiast Tytus, którego ostatnio brakło, ma podobno jakiś plan. Jaki? Zobaczcie w odcinku. Zapraszam. Kontynuujemy nasze przygodę Volcanoid, jak widzicie na pięknym tle naszego wiertaka z moim pięknym emblematem ruszamy. Witam cię, Kajo. Witam serdecznie. I witam cię, Tytus. Witam, witam. Tytus, gdzie ty jesteś? No, a tam dookoła ciebie. Jak to głowie? Gdzie? Tu jest tylko Kajo. No, tak, a, dookoła, jak jest jakiś plecak. Czekajcie, to jesteś ty? No, najwidoczniej. Moje maskowanie chyba działa. Jakieś genialne maskowe, jakieś mody tutaj, patrzcie, Tytus, niewidzialny człowiek. Ciekaw jestem, czy jak ci strzelę w powietrze w głowę, to cię uśmierci. A to byłoby ciekawe. Wydaje mi się, że tak jak z Crysisem, trochę zadziała moje maskowanie i nic mi się nie stanie. Dobra, powiedz mi, Tytus, powróciłeś do nas, jaki jest dzisiejszy plan na nasze przygody? Żółte kryształy, bardzo dobre kryształy. Żółte kryształy, dobre kryształy, smaczne kryształy, tak? Tak, takie świecące kryształy, wręcz bym stwierdził. No dobrze, w takim razie dzisiaj plan na kryształy. Nie wiem, co te kryształy nam pomogą, ale na pewno jakoś przyspieszą ten rozwój. Kajo, chyba twoje malowanie coś znikło, więc prawdopodobnie będziesz miał trochę do pracy. A my, słuchajcie, szykujemy się, bo jeszcze sporo na rzeczy tutaj czeka. Tytus przybył i powiedział, jakie plany, jakie systemy badawcze. Na przykład system produkcji T2 już tutaj rozpoczęty, już produkcja jest. I powoli będziemy ruszyć lepszą produkcją, lepszym tutaj wydobyciem, lepszym wszystkim ogólnie. Tytus, swoją drogą, jak byś wyglądał w zbroi? Jestem tak ciekaw. Według mnie, że bardzo dobrze. Tak? Bardzo dobrze? Ale ja bym chciał zobaczyć tą twoją, ciebie w zbroi. Mamy jakąś zbroję na stanie? Mamy. O, słuchajcie, to ja spróbuję założyć Tytusowi. Poczekajcie. Gdzie jest ta zbroja? Tytus, nie ruszaj się ładnie. Zobaczymy, czy to zadziała. Furka, rurka, znowu lecą. O kurczę, prawie go, ty, pokaż się no, jak wygląda, epicko, słuchajcie, epicko, dobra, słuchajcie, tam ktoś do nas łoi, gdzie, skąd lecą, a tu jest wiertak kontra wiertak, likwidujemy łobuzów, wow, i proszę, okej, okay. Amunicja, trzeba, ja wejdę do nich, zlikwiduję, a wy przygotujcie się na wyprawę. Oj, oj, oj. Headshot, headshot. I grant. Oj, co to było? Ja rozwalam im wiertek. Bo ja stąd im rozwalam moduły na dachu. Ejo! Coś tu bardzo pufa. To nie jest zbyt dobry dźwięk. Czy tym bardziej. Okej. Okay. Moduły rozwalone, już mogę ich czyścić. Radzę, żeby jedna osoba na przykład w stanie podkradać się do generatorów, obrzucił je granatami i rozwalił je, a my będziemy odciągali roboty. Dobra. To kto rzuca? Pewnie stanie oczywiście. No tak, stanie podchodzi, a my zabijamy roboty na jego dookoła. Dobra, no to w takim razie dzielamy nasz plan. To Tytus, ty masz działa, to które mamy wymontować. Wymontować już ci mówię, tylko muszę zobaczyć, jaki jest teren dookoła. I żeby wiedzieć, z której strony je postawić też. Najwyżej jedno po prostu postawimy, no bo nie ma co od razu całych termopili robić. Okej, okay, tutaj wymontować. Okej, okay, gotowi. Mamy wszystko. Granaty zaraz sobie. Wiesz co, zbiorę. Czekaj. Nie wymontowuj nic, Tytus. Ja tutaj zrobię na szybkie. Macie jeszcze granaty? A dobra, mam już granaty, nieważne. Co jest? Znikł mi moduł rafinacyjny. Jakim cudem? No bo wymontowałem go. Dobra, to... Dobra, lecimy? Tak, możemy już lecieć. Okej. Okay. Tylko jak to jest potrzebna amunicja do RKM-u, to ja nie wiem. To co? Ściągacie boty? Bo mam... Tak. Bo okay. Bardzo widzę bliziutko to wietło jest tutaj. Tak, mam bliziutko. Ulala! Ja, jakie fajne! Miodzie. Co? Mam rzucać? Gdzie mam rzucać? Tam na dół? Tak, w te
te moduły. Tutaj? Jeha! A, dwa poszły. Trzy poszły. My tutaj odciągamy, stan rozwala. No. Ja od tej strony, jak ktoś mnie taka, więc nie podejdą. Nie mogę dorzucić, co jest? Jest, poszło, jeszcze jeden. Ale wie tego brywa, zauważyliście? Tak, pojedzie się wrócić. Czyli to działa? Okej. Okay. Działa, to działa? Nie, bo nie wracam do brywa. Ze snajpy najlepiej ściągać. No, tak myślałem, tak myślałem, tak myślałem, dobra. To jednak trzeba. Mam nadzieję, że mnie tutaj nie połaskoczy to wietło. Jakby za blisko jestem. Spoko, spoko, ja tutaj ogarnię. Okej. Okay. Słuchajcie, jest epicko, giga wietło rozwalane. Snajpy najlepsze na tym module. Odbierałeś z nich? No, ma największe obrażenia, tak podniosę. To dobrze, to powinniśmy mieć chociaż jeden element, a ty kopki. Dobrze. Nie ma. No bo ty się nie pozbierał z tych największych. Jeszcze. A. Mogę tędy jakoś przejść? Najgorsze jest to, że ja się nie dozbroiłem. Czekajcie. Jeszcze jeden tutaj. Aha, z tamtej strony zostały. Dobra, lecę. Przechodzę. Trzymacie się tam? Ale ty tylko z tej mojej roboty, okej. Okay. Wow, jakie złomowisko! Jakbyś mógł mi przynieść amunicję do RKM-u. Okej, ta strona 300. Wow! Sorry panowie, sorry amory, sorry! Nie ma opcji, lecę stąd! Okej, tutaj jest działko, nieładnie. Amunicji do RKM-u brak. Broń się sam, ja tutaj pomagam stanie zniszczyć. Okej. Iha! Na stronę D2. Okej, jestem uziemiony, nie mam przejścia tędy. No ja tym bardziej. Przegrupowuję się. Zaraz się skryję. Ja się na chwilę skrywam, musicie się uzupełnić zapasy. Ale wietło już prawie rozwalone. Szybkie wycofanie. Wietło prawie macie rozwalone. Dobra. Rozwalam. To nie leci wiatło, zaraz. Poczekaj, bo mnie tutaj naparzają, już działa. Powiedz jak mówisz, to ten element. Okej, okay, widzę już wiatło, no, możesz rozwalać. Jak się ładnie rozleciało, jak pięknie, haha! Jak pięknie, i wszystkie boty padły, i achievement zdobyty. O oh yeah, jakie to piękne było. Paniu, ile masz życia? Ja mam pół życia, ale jeszcze mam kupę pancerzy ze sobą. Dobra. Ja 4 pancerzy zabrałem. A co z sąsiadami, bo oni tu przed chwilą... Wszyscy się rozlecieli. Aha. O to grałeś, nie wiesz? Nie, bo ja tutaj miałem zażartą walkę, kurwa. Nie, człowiek, wszystko się nawet wiertło, wszystko się rozleciało, wszystko. Co do joty, pięknie. No to pięknie. Potrzebujemy do tego amunicji do RKM-u chyba. Tak, RKM pięknie działają, ale snajpa. Słuchajcie, ja większość tego wie tak na ze snajpy. Granaty to są takie. Dobra. Takie były. Musimy robić te wytwórcze, cholercia, bo ten. Wow, pięknie. No bo naprawdę, potrzeba jest tego tak, że ja nie wiem. W stanie później będziesz miał ładunki wybuchowe, które możesz rzucić i później detonatorem je wysadzić na raz. O yeah, na to czekam. Pięknie. No ale słuchajcie, wyczyszczone. Wyczyszczone, wszystko dobra, pięknie. Dobra, to już będzie 7 kryształów. Tu 7 kryształów? Tak. Okej, okay, a mamy mieć 10. To trochę tak mało. Tak. Nie, dobra, chyba nie, czekaj. Matematyka jest trudna. Matematyka jest trudna, tak, zdecydowanie. Nie, ale tak. Chodzi o to, bo czy nie znajdę jeszcze jakiegoś w skrzynkach, ale chyba już nie znajdę. Dobra, tak. To jest rozmontowane. Czekaj. Złomowisko na całego, słuchajcie, złomowisko na całego, ale to co, na dany poziom jest jedno wiertło, czy więcej? 7 kryształów, tak, jest jedno dobra. Wiertło, na każdy poziom jest wiertło. A, tylko kryształ. Jedno, więcej nie ma. Tak, tylko jedno. Panowie, 7 kryształów, jeszcze tylko 3. Jeszcze tylko 5. Jeszcze 5, o to jak? 7 i... Nie, naprawdę, matematyka nie jest dobrą twoją stroną. No ale nie, ja ma być 10. Tak potrzebujemy jeszcze 3 kryształów. Surowych. Dobrze, surowych, no tak, raczej nie gotowanych. No nie, no a wiesz, to może jednak grillowane.
Właśnie, grillowane najlepsze. Takie. Dobrze, dobrze, dobrze. Wędzone. Wędzone? Nie, grilla. Z grilla najlepsze. Wędzone to, choć wędzonki są dobre. No, dobra. Boczek wędzony. Tak, boczki, kiełbaskie. Ale smaka wszystkim tutaj robisz, wiesz co? Jesteś niedobry człowiek. No widzisz. Dobra, to co? Jaki plan da? Skoro nam brakuje i tak czy siak kryształ, to musimy teraz szukać kolejnego poziomu. Weź tu ogarnij ten moduł. Ten moduł? Wow! Panowie, czy to jest nasz wiertak? Tak. Z tym fajnym karabinkiem? Tak, to jest nasz. Co to jest za... Co jest karabin? To jest to, co ostatnio, tylko że nie mamy amunicji do RKM-u. Już ogarniam. Ale nie, bo był taki fajniejszy, coś popsułeś. Ale co fajniejsze? Tamten był fajniejszy, taki dużodne takie działko. Że ten. Tak, no. Ale on nie strzela, bo my nie mamy do niego amunicji. No to co nie, się... Nie możemy jej produkować. Potrzebujemy tego, potrzebujemy właśnie wytwórczego poziomu drugiego. No to w takim razie byśmy mogli klepać na potęgę, kurde, te amunicje. Czyli teraz, jeżeli dobrze, czyli tak, schowamy się. Tak, i jedziemy na drugą strefę. Badania zaraz ruszą i lecimy. A, już ruszyło. Ale to się będzie długo dociskać. No, drodzy państwo, to będzie długa wyprawa. A pytanie, czy mamy kogoś tutaj w takim razie? O, ruda tytanu, słuchajcie, tu jest. Ja sobie poeksploruję, wy tam badajcie. Poziom trzeci wojska tu jest. Ulalala. Ulalala. No, to dostaniemy. Gdzie poziom trzeci? No, tutaj po sąsiedzku gdzieś są. Ktoś... wyżar całą amunicję i wszystkie granaty. Niam, smaczne było. Ale wiesz co ciekawe to jest? Do nas nie ma tu wejścia bezpośredniego. Tak, dlatego właśnie wybrałem to miejsce. Spoko, cwaniaczek. Choć nie, przepraszam, jest przejście. Takie minimalne, ale jest. Ale nikt tutaj nie wjedzie do nas. Nie wjedzie, ale mogą przyjść, więc będzie ostro na porządka. Nie, nikt tutaj nie przyjdzie. Myślisz? Tak, uwierz mi w stanie. Będą się bać? Tak. Jesteś pewny? Tak. Aha. Multitasking zrobiony. Achievement jeszcze tego. Haha, ładnie. Dobra, zwiedzam. Coś tu to jest. Dołożył kadłuba do... A, cwaniak Tytus tak Panie. Się obstawił, że słuchajcie, nie ma nawet ani fragmentu. A, ładnie. Ładnie, tytusiątko, ładnie. Dobra, w takim razie lecimy, zobaczymy co tam odkryjecie. Jestem ciekaw tych moduł produkcji, ale to co, on po prostu poszerza się jakoś z wyglądu? Tak, jest po prostu na dwa większe, jest po prostu większy. A dostanę lepszy kill off? Musisz go znaleźć. A chcesz, Staniu? Ja nie, jak to znaleźć? No,
Jakie no to chamstwo? Ja ci mogę dać, no chodź żeś tutaj. Oj tam, no, ale to poczekaj, moduł produkt. O, a to co jest moduł badawczy? Aha, to bo jest, ja ci to wyjąłem. To są badania, sorry, ja rafineria. To ja się, które tam przetwarzasz teraz? Okej. Okay. A z tej strony działko mamy. A i tu trzymają chłopaki miejsce. Z tej strony. 50% dopiero. 50%, no to się długo. Niewidzialny człowieku, pokaż no się. Pokaż się, niewidzialny człowieku. Ale ty naprawdę komicznie wyglądasz. Nie mogę. No po prostu pięknie. Pięknie. Mamy produkcyjny, proszę. Moduł produkcyjny poziom 2. Super. Teraz biorę tu i montowuję, tak? Tak. Tylko i żeby go wziąć, to potrzebuję po prostu. Klucza, klucza, weź. Klucza? Do łapy i wymontuj cokolwiek. O Jezus. A, bo tu na ściance. Tutaj mogę. Czekaj, to z tamtej strony było. Zorganizować czekaj, miejsce. Z tej strony było miejsce tutaj. Dobra, no to zrób w takim razie. Panie, patrz. Patrz no. Mamy to. Uho! Piękna. No w takim razie ten moduł piękna fabryczka. Ja już go zaczynam używać, oczywiście. Oczywiście, produkuj do dyspozycji twojej. Czyli tę jedynkę już możemy wywalić. Produkcyjne. Czy to ma znaczenie ten? Że coś ten? Pytanie? Potrzebujemy? Wow, co to? Amunicja do RKM-u. No oczywiście, RKM. Kajo, kajo. Ale mamy silnik 2. Ja rozpoczynam produkcję na silnik. Tytus! Skończyło ci się maskowanie! Ha, energia w jetpacku, w powerbanku mi skończyła się. Ghost mode został zakończony. Niestety, Tytus jest widoczny, więc teraz chyba szybko będzie monster kill. Dobra, słuchajcie, co tam Kajo jeszcze kombinujesz? Powiedz mi. Ja tutaj chcę, no nie bij mnie. Przepraszam. Ja tutaj chcę wykombinować nam fotel, żebyśmy mogli strzelać z działek. Okej. Okay. Tych wielkich takich. Dobra, ci, ale to co, nie, one są nieautomatyczne? Są automatyczne, ale będziemy mogli się. Będziemy mogli z nich strzelać później, jeśli dam to będzie niezła zabawa, no to mi się bardziej podoba. Ale co najlepsze jest, zdążyłem zrobić, słuchajcie, silnik 2 się robi. I tak sobie myślę, że może. O właśnie, chciałem wiertła puścić, gąsienicę, tylko sztaba ze stopu. Stopu potrzebujemy do jej, więc sztaba ze stopu. Gdzie to było? Ej, no. Sztaba ze stopu jest w rafinerii. Ojeju, no faktycznie, tutaj na dole. Dobra, to już. Panie, możemy sobie kadłub drugi wstawić. Tak? Trzeci element kadłuba. Trzeci element kadłuba, tak? Tak, będzie bo silnik to się już wykonał. O, silnik, ale to już go zamontowałeś? Nie, jeszcze nie. A, to już dobrze, teraz go sobie zamontuję, poczekaj. Tylko czekaj, jeszcze blachy się zrobią, żeby segment wiertaka był zrobiony. Okay, ulepszenia, silnik wrzucamy, mamy silnik poziom 2 zrobiony. Wiecie co, ja się chowam. Sekunda, niech tylko się zrobi się moduł segment. No, do 30 sekund możemy poczekać. Już. I mamy to. Obiekt ulepszenia, tak, wybuch w trakcie, a ja sobie montuję zabawki. I uwaga, powiększamy. Ej, ale wiecie co? A bo to się rozsuwa. Fajne. Kajo, dobra wiadomość, będziesz miał co malować. Będziesz miał co malować, no to ładnie. No co, wynurzamy się, uwaga. Ja tu sobie wejdę tu w środkę i popatrz jak to wygląda to transportowanie. Ło, jaka faza, patrzcie. Ale piękne w tej grze jest właśnie zachowanie tego, że jak on się wynurza, to cały statek się przemieszcza. Tak, to jest mega, naprawdę świetnie wykonane, no i to widać wszystko elegancko, dobra. No i widzicie, elegancko, o, wychodzimy i pora zobaczyć jak nasz wiertak wygląda z zewnątrz. Ale to wiesz co, ten produkcyjny to warto byłoby tutaj przystawić, da się go przystawić? Jak najbardziej, wymontujesz go po prostu. Bo ten produkcyjny bym nie ustawiał na końcu, gdzie mógłby obrywać. Bo jednak na końcu, na początku będą strzelać, a na w środku niekoniecznie. Siema, co tam panowie? Gdzie wy jesteście? Jak to wymontować? Już wymontowałem. O, już, przygrupowałem. Wow, co tam, kto tam dostrzela? Aaaa! Weźmy tam zabawkę, dobra, siadam i zobaczymy. Wow, faza. Czekaj, weź tym, o kurcie, weź tym działem tutaj, tym, po lewej.
Paza, powiem wam. Drugie działo po prostu, przeskroli sobie. O, patrzcie, jak? A, okej, okay, a co mogę zmieniać? Tak, to wszystkie. Jeśli masz mortary i w ogóle ten, mortale ten. Saniu, weź tu na drugie. A ja ci mortale zaraz robię, chłopie, to ty zobaczysz. O Jezu, jakie zabawki dostałem. Chodź na to działko, to szybkie z przodu. Jakie zabawki. Jezu, chłop, jak ty mu obracasz. O nie, ty tu schowaj się. Oj, ale tak to nie rób, bo on niszczy działo. No wiem, chciałem sprawdzić, czy można... A ja ci, chłopie, mortale zrobię, ty. Ojej, nie, to jest niebezpieczne dla mnie. A on się, aha, bo on się pakuje, dobra. Łapię. No możesz go spakować, ale najpierw teraz zrobię nam stanowisko do tego, do naprawy zbroi. Dobrze, tak, naprawa zbroi się przyda, bo naprawa zbroi bardzo często zbroja. A przydałby się jakiś drugi poziom zbroi? Mamy jakiś drugi poziom zbroi dostępny? Mamy. A to co, badania? Zrobić ci? Ja se zrobię, spokojnie. Ulepszenie składniki, amunicji, materiały, narzędzia. I tym oto akcentem kończymy nasze przygody. Rozwój, który pozyskaliśmy po zniszczeniu tego wiertła, jest niesamowity. Te kryształy dają nam taką przewagę. Zresztą wystarczy spojrzeć, jak pięknie te działa się prezentują. Kolejne rozwoje, kolejne technologie, kolejne badania i niszczenie wrogów już lada moment. Natomiast jeżeli ten odcinek wam się podobał, zapraszam was serdecznie do aktywności. Pamiętajcie o łapkowaniu, polecaniu, komentowaniu. Pozdrawiam was, Staniu, Tytus i Kajeta. Więc jeszcze raz dzięki, na razie, hej!